Szczęść Boże, coś wam powiem. Wczorajszy fragment przedstawił nam Piotra, który był jeszcze zmieszany i był pełen obaw, czy ta jego zdrada zostanie mu wybaczona. Słyszeliśmy jego zapewnienie, że bardzo miłuje Jezusa i nie chce już oczekiwać niczego, co sobie wymyślił. Zgadza się na wszystko. Bez protestu przyjął informację, że poniesie śmierć męczeńską. Zrehabilitował się swoim wyznaniem. Natomiast dziś, gdy Jezus utwierdził jego wybór na głowę Kościoła, Piotr wyraża swoją troskę pasterską. Chce dowiedzieć się, co się stanie z Janem, umiłowanym uczniem. To nie jest pytanie wynikające z zazdrości o relację Jezusa do Jana. Bo Jan i Piotr, jeśli uważnie śledzimy tekst Ewangelii Janowej, stoją do siebie w opozycji. Reprezentują zupełnie dwa inne kierunki życia z Bogiem. I choć są one odmienne, to ze sobą współgrają. W tej Ewangelii Jan ukazywany jest jako ideał miłości i zawierzenia Jezusowi, a Piotr jako ten niestały i słaby. Działali w różnych miejscach i wspólnota Piotra zyskała autorytet pasterski, a wspólnota Jana zbudowana została na tej wyjątkowej relacji duchowej. Oba te kierunki tworzą całość. Reakcją Jezusa na pytanie o los Jana są słowa: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Odkrywa to przed nami, że władza pasterska ma swoje ograniczenia. Nie jest władzą absolutną. To Jezus kieruje osobiście losami uczniów. Zadaniem pasterza jest to, by iść za Jezusem, a tym samym dawać świadectwo i pociągać do wiary innych. Pójść za kimś to początek czegoś ważnego w naszym życiu, co otwiera perspektywę nowości i zarazem ciekawości. To nie jest tylko naśladowanie drugiej osoby naszą postawą ciała, ale przede wszystkim naszym umysłem i sercem. To, co czujemy w naszym sercu, wyraża się w naszej postawie. Kształtowanie naszego serca jest nieustannym zadaniem naszego życia. Od tego zależy stan naszego umysłu, ale i ciała. Im większe i otwarte serce, tym większa satysfakcja z życia pośród innych ludzi. Jest jeszcze jedno zdanie, które może wprowadzić zamieszanie. Rozeszła się wśród braci wieść, że ów uczeń nie umrze. Dlatego tak ważne jest, żeby zapamiętać sobie. Objawione Słowo Boże jest przekazywane przez ograniczonych ludzi i w ułomnych ludzkich słowach. Dlatego jest narażone na niezrozumienie i przekłamania. Jako uczniowie Jezusa nie powinniśmy polegać na własnej interpretacji słów Jezusa, lecz na pogłębianiu relacji miłości z Nim, pytaniu Go, jak należy dane słowa rozumieć, a co za tym idzie, realizowaniu prośby Jezusa skierowanej do Ojca, żebyśmy trwali w jedności Kościoła, który, jak widzimy w dzisiejszym fragmencie, bywa pełen miłości jak Jan, pełen słabości jak Piotr, pełen świętości. Dzięki Bogu.